Za oknami śnieg, mróz, gołoleć i ogólnie najchętniej zostałoby się w domu w ciepłych papciach i skubkiem gorącej herbaty. Ale taka pogoda nie jest straszna krośnieńskim wędrowcom. Pasjonaci turystyki podsumowali w styczniu bogaty i niezwykle aktywny rok 2016 i zarazem wyznaczyli plany na kolejne miesiące. Wiadomo, przygoda wzywa. Czas ruszać na turystyczny szlak. Cele wędrowca najpierw zostały przedstawione podczas spotkania noworocznego. Teraz zaś przed naszą kamerą. Do takich najważniejszych e, wypraw e, w tym roku e, zaliczamy wycieczkę po ziemi sandomierskiej i Góra świętokrzyskich. E, następnie rowerowe robimy wyprawę w Alpy do Kaprun. E, jest to dość ciekawa wyprawa, bo ona będzie rowerowo górska. Startujemy też z Dęblina do Gdańska trasą Wiślaną. To, co żeśmy w ubiegłym roku rozpoczęli, w tym roku kończymy. A okazja do zwiedzania turystycznych szlaków jest podwójnie wyjątkowa. A to, w przypadku wędrowca, oznacza także nowe punkty programu. Wspaniale to się składa, bo rok 2017 jest rokiem Wisły, więc uczestniczy w tym programie. Następna taka nowość jest wprowadzona dla turystów, też rowerowo-górskich. Może będziemy zdobywać koronę gór polskich. Jest do zdobycia 28 szczytów i między innymi na przełomie lipca i sierpnia robimy taką wyprawę w Kotlinę Kłodzką, gdzie będziemy zdobywać przez 6 dni 7 szczytów. Jest to rowerowe i wspinaczkowe. Krośnieński wędrowiec nie zamyka się tylko w swoim gronie. W planach jest bowiem także udział w przedsięwzięciach innych pasjonatów turystyki, a zarazem zachęcanie do zwiedzania naszej krośnieńskiej ziemi. Wszak atrakcji nie brakuje. Nie tylko uczestniczą osoby z Krosna ale z całej ziemi lubuskiej, jak i spoza Polski mamy już takich stałych. Yy, którzy yy, uczestniczą z nami w wyprawach rowerowych, są z Ostrowa Wielkopolskiego, z Poznania, yy, z Krakowa, z Wrocławia, yy, także ta grupa nie jest tak hermetycznie zamknięta, jesteśmy otwarci. A zainteresowanie jest ogromne. Wystarczy wspomnieć, że choć zapisy na poszczególne wyprawy są otwarte, już teraz do Wędrowca zgłaszają się dziesiątki osób. Przypomnijmy, że Krośnieński Oddział PTTK świętuje obecnie rok działalności. Liczy łącznie 94 członków, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Wędrowca, promując zdrowy tryb życia oraz rozwijając pasję turystyczną, inspirując kolejne osoby. Więcej informacji o działalności koła Wędrowiec można znaleźć pod adresem widocznym na ekranie, a my czekamy na relacje z zaplanowanych wypraw szerokiej drogi.